Okej, moi kochani, witam z powrotem w grze pod tytułem James Bond 007 Nightfire. Kontynuujemy rozgrywkę. Autosave, niech mi tam załadują. Ostatnio czekajcie, jak to było? Krew jasna nas pochłonęła, czyli stętnic, a my ruszamy w pogodzie. Znaczy nie, musimy odnaleźć jakąś walizeczkę. Okej, okay, F5 to pewnie zapis, tak? Tak, okej. Okay. Kajink. Dostał pierwszy agent. Sniki, sniki, kilosku. Tylko się nie ruszaj, kochaniutki. Pyk! Boże! Pewnie centralnie w czoło dostał. Dum, dum. Czyżby ktoś nas wykrył? Ała! Ty chuju! Nie no, niech ci będzie. Nie! Nie, wyłącz to! To jest Ultra Mode Activation. Pyk! Umrzyj. Jak to się nie... A na F, tylko na G to się robiło. Soreczka. Nie mam żadnej broni, ale gówno. Gunwo. Pyk. It's all about tonight. Dobra, zbierzmy amunicję z tych ludzi. I pozostaniemy w trybie sneaky sneaky. Pamiętajcie, sneaky sneaky zawsze jest najważniejsze. Sneaky dude, yeah. To jest jakiś medalion. Można by pokraść trochę, ale już mniejsza. Okej, okay, wybierzmy rączkę. A właściwie przerzućmy się na gadżety i wybierzmy rączkę. Bo weźmy ten paralizator nuklearny. F5. To jest paralizator nuklearny pod postacią kluczyków do samochodu. Okej, okay, przeszukujemy dalej tą Hacjentę. Ała! Kurde, to już muszę z nimi się strzelać na... Nie, myślałem, że to załatwia jakoś... Nie zakładaj tych bryli, Holender! Ściągnij to. Ściągnij to. Ściągnij to, powiedziałem. Ściągaj to. Dobra. Pyk! Czas! Husz! Ała! Jeszcze sobie złamałem nogę. Super, wejście Bonda, po prostu gryfnę. Okej, okay, którędy teraz? Tu zamknięte, tam zamknięte, pewnie górą. Dum, 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 dum. I'm James. James Bond. O, zaczyna się. Sala konferencyjna, jak mówiłem. Here it is, Mr. Drake. The missile guidance module we stole from the Americans. I trust this effort brings us one step closer to globalization. Globalization? You've saved our technicians considerable time, Mayhew. Can we accelerate the other Nightfire elements as well? Absolutely, sir. We're well underway training assault teams for the... Get your hands off me! Zabierzcie sobie ręce! I was looking for the powder room. Szukałem toalety. 9mm? Hey! Hey! It's a tough neighborhood. Nie wkurwiajcie mnie. If this security breach leads back to Japan, it's your head, Mayhew. Secure this. Proszę to zabezpieczyć. Jeżeli coś się stanie, będzie pana wina. Lock the castle down. Zamknąć ją! Teraz! Take this woman to the cable car station. Kobietę zabrać. Jak najdalej stąd. Nie chcę jej oglądać. Interrogation? Proszę mnie nie zabierać! Zostawcie mnie! Kurwa maś! No. O Boże. I zobaczcie to. Sneaky sneak action! Leją się szyby, znaczy leją. No, wiecie o co chodzi. Ała, ja ginę. Szyby pękają właściwie, chciałem powiedzieć, a nie leją, soreczka. Dobra, musimy uratować naszą kobietę, którą zabrano gdzieś, nie wiadomo gdzie. Co się tutaj dzieje, dzień dobry. Niebe! O, rozstrzelałem po pierwsze jakiegoś gościa. Nieźle. Jest moc, co nie? Okej, okay, tędy się... Ale nie, tędy to my przeszliśmy. To w takim razie miałem to zrobić jakoś znowu sniki, ale nie udało się. Kuźwa, komórka mi się rozłączyła. Boże... Czekajcie. Nie mam ładowarki, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem tu z wami. Miałem się w ogóle uczyć historii, ale zobaczcie, jak się poświęcam dla was. Chcę wam tam po prostu nagrać jeszcze parę odcineczków, żeby powrzucać coś w tygodniu. Co to za skrzynka dziwna? Nie, myślałem, że to można rozstrzelać. Dobra, szczotka. Na ziemię! Powiedziałem na ziemię! Dobra. W piąteczka i ruszamy dalej. Tędy się dostanę jakoś. Czekajcie, bo tu musimy wypatrywać tych kłótek, które możemy przeciąć. O! Czyżby... Nie, to po prostu tajne przejście, tak? Tak, tak, tak. Znaczy tajne przejście. Przejście do następnego poziomu, chciałem powiedzieć. Okej, okay, zobaczmy co tutaj się... Czemu ja idę na dół, do góry? Znaczy na dół mam iść. Tu jest kuteczka. O!
Nie z Jamesem Bondem, ten numery, dude. Okej, okay, szybko przerzucamy się na gadżet. Nie! Zabierz te okulary, bo już muszę żygać nimi chcę. Ściągnij to. Gdzie jest mój super tajny zegarek z laserem? Pak. Dziękuję. Ściągaj te okulary, Deklug 1! Zacięło się. Nie, to nie ściągaj. To nie ściągaj. Dobra, bierzemy tutaj wszystko, co chcemy. Może sam ściągnie. Dobra, ściągnął. No i tyle. Tu właściwie chcieliśmy przyjść tylko po żyćko. Ojejku! Biegnę jak James Bond. Tum, tum! Pięknie. Nie no, ja jestem tak... Tak zajebistym graczem, że to się po prostu nie mieści w nich. O Boże. Czemu ten pan jest bez gaci? Znaczy właściwie jest... Ej, czy to przez moment nie wydawało jakiegoś rytmu ciekawego w ogóle? To jest Uzi? Stać, James Bond! Dobra, pięknie. Leżą wszyscy i teraz musimy się dostać tutaj. Łowica nuklearna. O! Ojejku! Coś żeśmy zabrali. Pięknie. Nie, rozgrywka, grywalność jest tu super. Okej, co to są? To są jakieś granaty błyskowe. Wow, wow, wow! Wyrzutnia rakiet nawet się tutaj dostała. Szkoda, że nie mamy tych... tej snajperki, którą podniosłem, ale trudno. Dobra. O! Witaj, kochanie. Jak to? Let's go! No, let's go! No to let's go! Jak tu się klika? Na co? A, dzięki, dzięki, dzięki. Co ja mam zrobić? Nie! Nawet nie próbuj tych głupich okularów zakładać. Przetnę to laserem. Nie, czekajcie, może... Może pora na... Moje niezwykłe pneumatyczne klucze. Power switch is up there. Gdzie? Gdzie, kochanie? Gdzie jest power switch is up there? Tutaj coś jest, tak? Mam to... A, tu coś muszę. Pyk! Dobra. Super, moje pneumatyczne klucze się nie przydały. W ogóle nie wiem, będę wymyślał jakieś dziwne nazwy na to, pamiętajcie. Czy nie, to będą moje... Nie wiem, muszę to jakoś nazwać. Boże, ta ona jest ładna. Nawet od tyłu. Nie wiem, która to jest właściwie. Tak dziwnie mi, ale z tym w ogóle, więc... Więc już sam wiem. Dobra, i co tam porabiamy, kochanie? Jesteśmy sami na przyczepce. O Boże! Wstrzymało się! Co teraz robimy? Ratuj mnie! Jak ja mam cię nazwać w ogóle? Musimy ją jakoś nazwać. Niech ona się nazywa Weronika. Bo ja mam jakiś sentyment do tego imienia. Weronika, strzelaj! Weronik! Albo nie, Izabel! Ja kocham to imię po prostu. Izabel. To jest najlepsze imię na świecie dla kobiet. Izabel. Dobra, ja rozumiem, co mam robić. Izabel! Nie denerwuj się, widzę, Izabel jest dosyć spokojna. Izabel, ja to załatwię! Pokaż się! Wow! Miałeś się, myślałem, że się nie pokażesz. Pyk! Wow! Pyk, ej, nieźle jest. Pyk! Dostali. Dobra, Izabel, jesteśmy bezpieczni, uratowałem nas. Czy jestem mężczyzną twoich snów? Wow! Ej, nieźle jest, nawet się ciała ruszają, super technika. Okej. Okay. Tum, tum, tu, tum. Rany boskie! Izabel, widziałaś, to krew jasna mnie zalała od tej rakiety. Trzeba szybciej działać, moi kochani. I włączyć stoper, włączyć. Dajcie mi sekundkę, załaduję sobie tutaj autosave'em. No, ładuj. Dobrze, tutaj nie trwa to tak długo i zobacz... Dobra, ludziska, już jestem tu z powrotem. Ustawiłem stoper i w ogóle wszystko jest super. Czemu ja nie mam celownika? Co się dzieje? No dobra, już jest. Dobra, skorzystajmy z tej wyrzutni. Bo jak pamiętamy, ten samolot jakiś... Znaczy samolot, helikopter, przepraszam, helikopter. Okej, najpierw tak. Pyk! Bum! Dobra, i teraz tak, pokaż ty się. No pokaż się, no pokaż się, pysiu! Pach! Poszło. No pokaż się jeszcze raz. Pach! Ach! Ale wymija! Gdzie tu pisze, ile ja mam amunicji? To jest naprawdę jakieś... Nie podoba mi się to. No pokaż się, pokaż. Pyk! Dobra, trafiłem za czwartym czy piątym razem, ale okej. Lepsze to niż zginąć, co nie? Kurczaczki! Wracaj tu, Holendro! Holendro, chciałem do niego powiedzieć. Boże, jaki... O czym ja myślę? Nie! Nie strzelaj tu do mnie takim czymś, bo Izabelka dostanie. Izabelka, trzymaj się. Ja to naprawiam. O kuźwa, nie mam amunicji. Nie, poszło. Super, Izabelka, udało się! O Boże, Izabela, wyskakujemy! Izabela, chodź szybko! Jedziemy stąd! O Boże!
Babcia do mnie dzwoni z tego wszystkiego. Cii, babciu, cicho, teraz nie. Nice babciu, landing, teraz James. Seks! Why do you always seem to end up? Dlaczego zawsze musisz szczerze robić? Kocham cię, Izabel, jak nikogo na świecie. Babciu! Jezus! Ale się dzieje! Ale się dzieje, zaraz wracam, kochani. Dobra, mi się pisze, jestem z wami, babcia dzwoni, wszyscy dzwonią, ale... Ale już moc! Może znajdziemy drogę przez te góry. Czy przez tą bazę, czy chuj wie, przez to jest. Unless we take out the control tower tracking system. Tam musimy się dostać na tą wieżę, Izabela, wiesz? Get to the security office and disable the alarms. Tam i zrób, co masz zrobić. A ja kupię trochę czasu dla ciebie. W spożywczym. A tutaj mamy już sobie szybciutko. Nie 8 minut, tylko 18. Już kurde. Mam dość, mi tu się nic nie skleja, ale okej. Muszę ci to wyłączyć, tak? Światła mam nie wyłączyć. Generation, tak? Znaczy nie generation, tylko generator. Nie da się zamaskować. Wyłącz reflektory systemu bezpieczeństwa. Okej. Jak sobie życzysz, Izabel? Mam nadzieję, że ona się nazywa Izabel, bo się przyzwyczai, potem będzie mi przykro. Jak ja mam się tam dostać? Mam się nie dać złapać. O kuźwa! Ach, cholera, niech mnie krew jasna zaleje teraz! Nie ma sensu. Stajesz wykryty przez straż. A niech cię pepe, panie dziobaku! Nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale tak. Ale tak! Dobra, jeszcze tutaj dokończę, zostało nam kilkanaście minut i to dwa odcinki muszą wam starczyć. Potem coś jeszcze nagram z koda. Dobra. Lecimy, Izabelka. Spróbujemy tędy się dostać i używać naszego naszego zabójczego pióra. Muszę jakoś ponazywać to wszystko, te gadżety, wiecie? To będzie zabójcze pióro. Zabójcze pióro version 1. Co ja mam zrobić? Tu jest generator, to trzeba rozwalić. Dobra. Jak ja cię rozwalę? Pięścią najlepiej, czekajcie. No na logikę. Rozwalić błąd! Albo dobra. A, rozumiem. Czas na mój oldschoolowy... Pneumatyczny zegarek! Pneumatyczny zegarek śmierci. Tak to będzie. Dobra, wyłączyłem generatory. Reflektory systemu bezpieczeństwa są włączone. Nie daj się zdemaskować. Okej, wracam do mojej ukochanej Izabeli. Teraz tak. Nie, to są moje pneumatyczne klucze energetyczne. To jest moje super ultra zabójcze pióro version 1. Telefon komórkowy marki Pnącze. I tego nie wiem jeszcze. Jak macie jakieś pomysły, jak to ponazywać, to piszcie. Okej, ma, Izabel? Izabel, czy tobie nie wieje przypadkiem po piersiach? Lecimy za nią. James, don't follow me, or we'll be detected for sure. A, sorry. Okej, chyba powiedziała, żebym za nią nie szedł. Nie lubi mnie już chyba, Izabel. Dobra, Izabel poszła. A! Nie, co zrobiłeś, Bartosz? To było takie straszne, nie wiedziałem co zrobić. Byłem pod presją czasu, a ona powiedziała, że coś się dzieje i nie wiedziałem, co począć. Ale dobrze, teraz już takiego błędu nie popełnię. Boże, jak ile tu jest fail, ale to jest takie superaśne. Dobra, musimy to powtórzyć. Pora na mój super ultra zegarek marki Dulux. Marki Durex, lol. Ej, nie wiem, jak to nazwać, naprawdę, nie mam pomysłu. Jak macie jakieś takie super pomysły, które łatwo zapamiętać, przede wszystkim musi być łatwo zapamiętać je. Nazwy, wiecie, na te bajery, to ja bardzo chętnie skorzystam z waszych porad. Z waszych propozycji dokładniej. Dobra, idziemy tam za nią F5, żeby, wiecie, nie robić zamieszania. Można biec jakoś, można chodzić. Ej, nieźle. Co? My name is Bond. James Bond! Okej, ruszamy dalej do naszej ukochanej Izabeli. Izabelo, najdroższa, prowadź mnie. No. Okej, James, that did it. I'm making my move. Ej, w tej grze naprawdę kobiety są ładne, można to podkreślić, naprawdę. Co ja mam zrobić? Spróbuję użyć mojego super wietrznego pióra. Okej, jeden strażnik padł.
God damn it! To tak nie miałbym F10. Nie, F9? F9, soreczka. Dobra. Niech ta dziewczyna mnie denerwuje. Nie wiem, gdzie ja mam... Co ja mam zrobić? Można w nią strzelić na przykład? Ja i będę... O, poczekaj, patrzcie, odwrócę jego uwagę. Laser, 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 laser. Ty. No dawaj, mała. Go! Izabela! Ja cię proszę. Nie, Izabela się zacięła. Wkurzyła się biedna Izabelka. Czy mogę się do niej... God damn it! Nie, to... Nie działa tak, jak powinno. Nie wiem, co ja mam zrobić z tą Izabelą. Izabelka, no to rób coś tam, a nie... A nie stoisz jak kretynka, no. Izabela! Izabelka, ale to... No idź tam! Ale małpa jędza jedna. To idę, sto się pałuj! Nie chcesz, to nie. Tędy może pójdziemy. Może tu po prostu trzeba pozwiedzać. Jak to nie znam hasła? Znam hasło. Kurwa, pięścią to wali, names. Uderz w stół, a nożyce się odezwą, jak to mówią. Dobra, ona się zacięła, niedobrze. A ja se pozwiedzam. Ciekawe, co to za miejsce w ogóle jest, jakieś dziwne. O kurwa, coś mnie... Jakiś snajper mnie zauważył. Nie, no... Nie, nie, podoba mi się już to, zaczyna mnie denerwować. Ta muzyka już też do show mnie doprowadza. Załaduj grę. Autosave, albo... Jeszcze raz. Dobra, zaś ten generator, Jezusiczku! Marnujemy czas, moi kochani, marnujemy, ale co ja ci... Znaczy nie marnujemy, wy marnujecie oglądając moje filmy, a ja marnuję, bo nie nagrywam profesjonalnie, w ogóle jestem taki niekaleczny i taki zły i źle mi z tym. No ale co ja zrobię? No co jest? No! No! Jaraj się, dobra, okej. Okay. Otwórz. Okej. Okay. Nie da się zdemaskować. No i nie dam się zdemaskować. F5. Idziemy z moim super ultrawietrznym piórem. To jest świetna rzecz. Ciekawe, kiedy tego użyjemy. Stand by. Ciekawe, czy przez to można też dzwonić. Czujesz jak Spider-Man. Hej! Yo. Dobra, dobra, ruszaj się. A, może ona potrzebuje po prostu trochę czasu, jak każda kobieta. Dalej, mała! Dobra. Poczekajcie. Hmm? To jest takie wychylenie... What? Oh my godness. Check that spotlight generator again. Check that spotlight, to znaczy, że on tutaj zaraz ktoś tu przyjdzie i... Przedostań się do wieży kontroli lotów. Załatw patrolę języka, żeby uzyskać przepustkę. Dobra. Okej, okay, co mam mu zrobić? Co mam mu zrobić? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Szybko. G? Nie. G. Wieczne, super, ultra, moje super zabójcze pióro. Gdzie ta małpka? Gdzie tu czy nie? Dostał! Boże, jaki to jest perfekcyjny strzał! Cii! Padł! No kurwa, przecież jak padł, jak nie padł, no! Nie, nie, aha, dobra! Może po prostu trzeba... Cholera! No, nie ma co! Jest z tym, jest kłopotliwe. Naprawdę kłopotliwe. Co to ja? Nie zrobiłem sobie... Kilos! Cholerny głupcze. Nie wiem, jak się nie przyjmie ten drugi odcinek, zacznę to nagrywać jeszcze raz wszystko i ty. Ale prześlę go, bo kurde, najlepiej wychodzą takie właśnie pierwsze... te pierwotne nagrania. No ruszaj się, laseczko, moja kochana Izabelko, moja ty droga, ty z budkami pięknymi w ogóle, ładnymi, superlaśnymi w ogóle. Leć! Leć, Izabelka, leć!
ja ci będę wskazywał drogę. Moim super ultra przenośnym telefonem komórkowym marki Samsung. Mogę to przytrzymać. Wow, to jest super, patrzcie. Super. Dobra, on tu będzie szedł. Ja tu zrobię save'a. Tutaj się skitramy. Wyciągniemy moje super ultra niebezpieczne, zabójcze pióro wieczne. Wieczne się mówi chyba. Wieczne pióro czy wieczne? Nie, wieczne na pewno nie. Boże, los. Załatw patrolującego strażnika, żeby uzyskać przebłyskę na pierwszy poziom. Czy dostanie się do wieży kontroli lotów? A, tam! Korci mnie jedna rzecz. Wiecie co? Poczekamy na niego, aż pójdzie tu i będziemy go musieli dopiero gdzieś tutaj uwalić, bo tamten gnój cały czas patrzy. I my się tam musimy dostać chyba, tak? Żeby ona mogła się dostać do jakiejś innej wieży. Kontroli czegoś innego. No szybciej, ja nie mam całego dnia, kolego. No przecież to nie jest tak, to jest wszystko pieniądz na YouTubie, no. Kurwa. Nikt nie zauważył, prawda? Cichuteńko, moja ty droga kochana. Dziękuję bardzo. Dobra, straciliśmy dwa naboje do pióra. Znaczy naboje, dwa ostrza, nie wiem jak to nazwać. Ale F5 możemy zrobić. Co tam? Dobra, musimy polecieć teraz tam. Takim snikaczem, cichutko w ogóle i szyper wszystko. Mega. Laseczka nasza ukochana Izabelka już tam poszła, pobiegła. Gdzieś, nie wiem gdzie ona się... Ona coś tam musi wykraść, nie wiem, nawet nie zrozumiałem, nie usłyszałem na czas. Okej, co by tu... Dobra, używajmy już pistoletu. Jeszcze nie dezaktywowała kamer. Musimy na siebie uważać. Dobra, dostał. Niestety kończą nam się powoli... O, co to? Źródełko. Dzień dobry. Nie, nikogo tu nie ma. Musimy posprawdzać. Chowa się. Dobra, skitrałem się do jakiegoś pokoju ładnego. O, a co tu takiego tutaj jest? Jakiś sekret? I sekret dla mnie? Sekret dla mnie? Nie, nie ma. Może trzeba to rozstrzelać, poczekajcie. Nie! Sniki, sniki... Boże. Tudum, tudum, tudum. Not this time, stupid asshole. Chciałem po prostu... Chciałem czego innego. Chciałem... Nie wiem czego chciałem, porażka jest tym kawałkiem odcinka. Po prostu fail na failu. Nie mam sił po prostu. No. Okej, okay, przede wszystkim tak. Ja nie powinienem używać broni palnej, z tego co mi się wydaje. Oni mogą, bo mają broń z tłumikiem. Tak? Dobrze mówię? Problem w tym, że gość po prostu się wziął i poszedł. Kamera mnie chyba nie... Nie widzisz mnie, skarbie, nie widzisz mnie. Dobra, jestem. Co ja mam tu kliknąć? Czy ja mam coś tu kliknąć, czy po prostu stąd iść? Nie, kamera się wkurwiła. Robi dziwne, wydaje dziwne dźwięki. To jest kserokopiarka. Nic tu nie ma, okej. Jest moc, naprawdę, moi kochani. Podoba mi się, to jest takie klimatyczne, naprawdę. Lubię tą grę. I to musimy załatwić, tak? Okej. Posłuży nam się do tego... nie wiem, moja broń w takim razie. Jak ja mam tu... Czekajcie. Holender, pamiętam, że... Nie, może tu po prostu nie trzeba nic. Nic napieprzać. Tędy przy... O, składzik. Ło. Ło! Nie wiem, to chyba był jakiś składzik specjalny dla Bonda, albo coś w tym guście. Dzień dobry. Nie, różne. Holender. Co tu jest? Data processing. OK. Nice place. Tędy. Musimy po prostu mijać te kamery, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Control Tower Administration. Padł. Ała, 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 ała. Co tam jeszcze? Holender. Ciuteńko mamy być. Nie daj
Przepustka na drugi poziom otrzymana, przedostań się do wieży kontroli lotów. Dobra, musimy iść do tej wieży kontroli lotów, czy... Tak, tak, dobrze, dobrze powiedziałem. Tylko którędy? Dostaliśmy jakąś przepustkę. Więc już sam nie wiem. Może to na dole gdzieś. Ej, nie wiem w sumie. Tędy, dobra. Muszę się jakoś... Te piąteczka. No, come on, baby. Nie mogę przejść, ale jaja. Dobra, to w takim razie to trzeba będzie zrobić jakoś inaczej. A, dobra, tędy. Boże, kilos. Logika, po prostu logika, moi drodzy. Szybko, otwórz, 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 bo mnie kamera... ty cholerna kamero! Porażka na prostą, przynajmniej posłuchajcie sobie tej sweetaśnej muzyczki z Jamesa Bonda. Ej, dawno nie oglądałem już Jamesa Bonda, naprawdę. Tak niby wiecie, James Bond, dużo, dużo części w ogóle z nim... Misia, nie rób tak. A, zaraz nie widać po prostu... No, dobra. Pójdzie w prawo, my biegniemy, robimy, wracamy do środeczka. Dobra, jestem. No i super, wszystko super, ekstra. Piąteczka. Ale mi się przyczepiła strona z ćwiczeń do rączki. Teraz idziemy do tej wieży kontrolnej. Po tego gościka, bo tam był jakiś snajper pewnie. Znaczy pewnie, widziałem gościa, no to na pewno tam jest. Dobra. Kamery są offline, dobra, okej. Okay. No to co? Glebaj. Nie! Wracaj! Wracaj! No! God damn it! No okej. Okay. Cichutko. Dobra, snajperzy zdjęci, super. Zamknij. I otwórz. O, ale kuźwa, dwustronne. Sza! Poszli. A, jeszcze tutaj koleżka do nas. I tutaj pamiętam jak byk. Nie wiedziałem co trzeba zrobić. A, teraz wiem. Proszę. I normalnie nikt na to nie wpadł, naprawdę. O, Boże! Izabela! Strzelać! James, pomóż mi! Cholera, Izabela! Musimy jej pomóc! Weź karabin snajperski, osłaniaj agenta. To nie jest agent, to jest Izabelka. Izabela! Gdzie jest Izabela? Ała! Pik! Ach! No stał! Izabelka! Ała! Ale mnie cisną po prostu. Co się dzieje? To mnie tak popycha. Nie no, jak Boga kocham, nie wiem kto mnie popycha, no. Akurat jak się akcja zaczęła do końca odcinka, my goodness. Jeszcze wszyscy zginęli tą porażką, zakończamy kolejny odcinek, moi kochani. Trzymajcie się, cześć i pa!